Jesteśmy na live, witam. Zaczekam, aż się pojawicie. Zaczekam, aż się więcej osób zbierze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, zaczekam, że więcej osób się pojawi. Oczywiście proszę, udostępnijcie live'a, zaraz przejdę do omówienia wszystkich rzeczy, a wraz z tym też będę tutaj, za mną już jest zmoczona główka, więc będę też ścinał włosy. Napiszcie, skąd mnie oglądacie, czy mnie dobrze słychać, ja myślę, że dobrze słychać. Jeszcze nam nie ograniczyli internetu, ograniczyli nam wyjścia z domu, trochę zabrali nam pracy. No ale pracować możemy w inny sposób. Ja dzisiaj pokażę wam strzyżenie. Podzielcie się tym materiałem, udostępnijcie to. No i napiszcie, skąd mnie oglądacie. Jak się zbierze troszkę więcej osób, przejdę do transmisji live. Będziecie mogli zadawać pytania. Będę chciał wam pokazać kolejne techniki cięcia, więc napiszcie, skąd mnie oglądacie i gdzie, z jakich rejonów, bo teraz jednak Polska trochę sparaliżowana, więc trochę tam się dzieje. W Małopolsce jak na szczęście, jeśli chodzi o koronawirusa, mamy tylko chyba jeden przypadek i to w Krakowie, więc na razie tutaj jest cisza i oby tak zostało. Cześć Madzia, witaj. Madzia, zostaliście w Polsce, czy wyjechaliście do Szkocji? Jaka decyzja ostateczna? Widzę, pozdrawiam z Londynu. Dziękuję za pozdrowienia. Wraz ze mną jest moja żona Jakubuś. Moja Ania będzie dzisiaj trzymać kamerę. A później ją zamieni Kubuś i mam nadzieję, że... Cześć Aniu, witaj. Pozdrowienia oczywiście. Czekajcie, zbieramy się coraz więcej osób. No i widzę Niemcy, fajnie, pozdrawiam Szczytno. Cześć Grzesiu, witaj. A mój syn chyba tam wyciera, bo chyba kapie z główki. Okej, czekajcie, odwrócę kamerę. Dzisiaj znajdujemy się, jesteśmy dokładnie u mnie w domu. No i będę transmisję robił live'a z mojego domu. Tu jest nasza pani, którą będę dzisiaj obsługiwał. Zaraz przekażę kamerę. Cześć, witaj, pozdrawiam, również zdrowia. Dzisiaj kamerę będę zaraz przekazywał mojej Ani. Także no co, ciężkie czasy nas zostały. Sam się wahałem, powiem szczerze, co zrobić z salonem, czy iść do pracy. Nawet myślałem, że będę jutro pracował. No niestety chyba musimy tutaj przeczekać ten okres. Ja wiem, że to dla nas wszystkich jest taki okres. Cześć Maria. Cześć Gosiu. Jest to ciężki okres, bo niektórym naprawdę firmy będą źle prosperowały, no bo w tym momencie, kiedy nie pracujecie, nie macie płynności. Ja sobie zdaję sprawę również z tego. Również u mnie, kiedy my mamy już trochę osób, u nas pracuje i jak mam na przykład salon w galerii, jest zamknięty automatycznie. No tutaj jeszcze w naszych salonach, gdzie moglibyśmy pracować pod warunkiem, że się nie boimy, że ktoś nas może zarazić, więc okej. Widzę, że już jest coraz więcej osób, już przekroczyło ponad 120 osób nas ogląda. Także okej. No to co, przejdziemy do tego. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie je pisać. Ja zaraz przejdę do... Cześć Łukaszu. Przejdę do strzyżenia. Dzisiaj będę się chciał skupić na takich rzeczach jak grzywka. Grzywka jest często problemem w salonie. Pokażę wam parę wariantów grzywek, ile możecie kombinacji robić u waszych klientek, jak zmieniając długości, jak zmienia się kształt. Także może jeśli będzie czas, zrobię jeszcze strzyżenie części bocznych, tylnych, ale to tak naprawdę jeszcze zobaczę, czy mojej żonie nie odpadnie ręka wraz z synem. Także okej. Witam was serdecznie. Jeśli mnie nie znacie, ja się nazywam Sebastian Curyło. Prowadzimy Akademię Curyło. Chciałem jeszcze nawiązać do naszej kolekcji Mental, którą żeśmy wypuścili jakiś okres temu. To było niecałe chyba 2 tygodnie temu. Kolekcja Mental, która mówiła, że o tym, że nie mamy czasu, że biegniemy za tym pieniądzem, za tym wszystkim. No i teraz chyba tak jakby wszystko w drugą stronę
Więc trafiliśmy z tą kolekcją. Jeśli ktoś nie miał styczności z nią, zapraszam, oglądnijcie. A teraz przejdę może do wybrania podziałów i zobaczcie, w jaki sposób będę dzisiaj ścinał. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania związane ze strzyżeniem, zadawajcie. Dziękuję za pozdrowienia. Widzę, że coraz więcej osób nas ogląda. Także to jest ten czas chyba, gdzie siedzicie w domu, mam nadzieję. I życzę wam dużo zdrowia, oby was nic nie dopadło. My młodsi, powiedzmy, mamy tą troszkę pewność, ale jeśli macie w waszych rejonach osoby starsze i one wymagają pomocy, to myślę, że też moglibyśmy im pomóc, bo no nas może z tego, co słucham, co czytam, nas osób młodszych może to złapać w mniejszym stopniu, bardziej chodzi o starsze osoby, więc okej. Dobra, ja przychodzę z kamerą. Okej, poproszę Anię, żeby mi tutaj trzymała. Dobrze. Aniu, jeśli będą jakiekolwiek pytania, proszę cię, zadawaj mi je. Okay? Dobrze. Jak widzicie, główka jest tylko zmoczona, nie jest jeszcze wybrany podział. Chciałbym właśnie specjalnie, żebyście zobaczyli, w jaki sposób też wybieram podziały do grzybek. Dzisiaj nie nagrywam ze studia, nie nagrywam z salonu, nie nagrywam z akademii, się nagrywam u mnie z domu. Śmiałem się ostatnio właśnie, że na szkoleniu, które żeśmy mieli do adeptów na szkoleniu, że słuchajcie, jeśli braki jedzenia będziemy się musieli jakoś uzupełniać, ja wam robię live'y, a wy mi będziecie wysyłać mąkę, cukier. Ja oczywiście żartuję, aby tak nie było, więc oczywiście rozczesujemy włosy. Ta pani akurat nic nam nie mówi, gdybyśmy czesali tą klientkę w salonie, przytrzymujemy palcem i stopniowo wyczesujemy te włosy. Słabo słychać. Słabo słychać, tak? Mm-hmm. Słuchajcie, słabo słychać, bo nie mamy tutaj mikroportu ani mikrofonu, więc jeśli będzie to jeszcze za... Nic nie słychać. W ogóle nic nie słychać? A czekajcie, ja troszeczkę może tutaj jeszcze coś tu pokręcimy. Dobrze, nie wiem. Teraz powiedzcie mi, czy słychać? Dajcie znać, czy mnie słychać, bo jeśli tak, to wyłączę w ogóle głos w telewizorze. Napiszcie, czy słychać, czy nie słychać. Bo nie wiem, czy mam poruszać się dalej, czy słychać, nie. Słychać, ale słabo. Słychać, ale słabo. Słuchajcie, czekajcie, może ja tu jeszcze ściszę. Dobrze, kiedy... Damian Marcinkowski, witaj Sebastian. Lepiej Damianie, teraz. Witaj. Nie wiadomo, czy się odbędzie to szkolenie w Poznaniu, z którym na pewno musimy się spotkać. Będziemy obserwować tak naprawdę, co się dzieje. Jak widzicie, cała Polska powiększa się nam ten koronawirus. Teraz okej. Okay. Dziękuję, że jesteście ze mną, że dzisiaj poświęcicie ten czas. Mam nadzieję, że w jakiś sposób też wam pomogę, bo nie wiadomo, jak długo to będzie potrwa. Jeśli będzie taka potrzeba, będę te live'y robił częściej, jeśli moja żona tylko się nie wpadnie jej ręka. Okej. Okay. Zaczynamy od pierwszego podziału, jakim jest linia wertykalna rozdzielającą głowę na dwie równe części. Zazwyczaj jak ja to robię, stoję przed klientką i widzę dokładnie, gdzie jest jej nos. I środek nosa jest tą linią, kiedy wybieram sobie za jednym ruchem rozdzielenie głowy na dwie równe części sekcji. Dzięki temu mam pewność, że jedna prawa i lewa strona będzie idealnie symetryczna. Czy są jakieś pytania, Anu? Na razie powiedzcie mi, kto z was pracuje w tym okresie teraz? Ktoś jeszcze... Stargard, pozdrawiam. Czy jeszcze pracujecie, czy już w tym zamknęliście salon? Dajcie znać właśnie, bo myśmy też napisali taką informację do was. Czy zamykacie, bo sam miałem naprawdę dylemat, co zrobić. Wiadomo, każdy dba o swój interes. Więc to też jest taki dylematem, co robić. Napiszcie. Przerwało. Przerwało transmisję? Hi bro, Sam Han napisał. Hi Sam. Szymon Niemczyński, Gdańsk pracuje. Gdańsk pracuje, kurde, powiem ci, no. Norwich okay. Pracuje, Małgorzata Ratajczak. Pracuje Norwich. Anglia w ogóle tak z tego co widziałem, to oni jeszcze tam nie biorą do siebie tego wszystkiego, a przypadków więcej niż w Polsce, więc... Agnieszka Sarnecka zamknięte, Ala nad od piątku zamknięte, Elwira zamknięte, Kamil Cesarski zamknięte. Czyli więcej osób zamknięte. Słuchajcie,
co teraz będę robił? Mam wybraną sekcję, która jest... Piłkę pracują. Która jest przez środek. Ja tutaj schylę tą główkę do przodu, żeby się sobie mogli zobaczyć. Czyli tak naprawdę prosta, idealnie prosta linia do przodu. I teraz będę wybierał punkt, od którego będę wybierał grzywkę. Będę wybierał ten punkt, tak naprawdę, jeśli pamiętacie, jak chodziliście do szkoły podstawowej. Hej, Sam! Pani higienistka wyciągała staliście na takiej wadze, takim metalowym, przykładała wam do głowy, żeby zobaczyć wasz najwyższy punkt. Ja również ten punkt będę szukał, gdzie on jest. Przykładam sobie grzebień w taki sposób i szukam dokładnie, gdzie idealna jest poziom między punktem głowy, żeby nie był przechylony na jedną, ani przechylony na drugą stronę, tylko idealnie prosty. Dzięki temu będę wiedział, że ten punkt to jest ten punkt najbardziej wysunięty na głowie. I od niego rozdzielę sobie głowę na część, którą często nazywacie linią ucho-ucho, ale on jest idealnie wybrany do szerokości i wysokości naszej osoby, która do nas przychodzi. Czyli w takim trybie pod tego klienta do jego układu czaszki. Czy mam jakieś o nim pytania? Na razie większość pisze, że jest zamknięte. I generalnie pozdrowienia, ale nie chcę się wcinać, więc... Ale nie, to w momencie, kiedy jest pytanie, to jak najbardziej proszę się przerwij to, co ja mówię i... Pytanie nie ma. Okay. Siema Sebastian, załoga, nie dajcie się tak trzymać. Ja wam powiem, że przez ten czas naprawdę mamy dużo więcej teraz czasu, możemy jakieś rzeczy porobić. Dużo często osób mówi, że nie ma czasu przeczytać książki, posiedzieć z bliskimi. Ja jeszcze nie zacząłem czytać książki, ale dzisiaj troszkę żeśmy z moją żoną ogarnęli garaż, także wiecznie nie było na niego czasu, więc dzisiaj żeśmy to zrobili. Jeszcze nie do końca, ale już jest lepiej niż było. Co teraz będę robił? Będę przykładał sobie dwa grzebienie i tworzył między grzebieniami kąt prosty, tak? Tak mamy kąt ostry, tak mamy kąt rozwarty, tak mamy kąt prosty. Kiedy przyłożę sobie grzebień do czoła, jeśli Ania by mogła tutaj z góry, a może ja... W taki sposób. Jeśli przyłożę sobie grzebień do czoła i do skroni, dokładnie będę wiedział, jeśli będę trzymał kąt prosty i przyłożę do skroni i do czoła, dokładnie będę wiedział, w którym punkcie mam wybrać grzywkę. Czyli ta grzywka będzie wybrana do szerokości czaszki klienta, który do was przychodzi. I jaki pomysł na strzyżenie dzisiaj i jakie będzie wykonywane strzyżenie? Okej, dzisiaj będę się chciał skupić, że pokażę wam myślę, że nie wiem, po 10 rodzajów grzywek, jak wykonywać grzywki. Nie będę jakby pracował na częściach dalszych, tylko głównie skupię się na grzywkach, na różnych długościach, jakie efekty możemy uzyskać, jak je wykonać, bo często wasze klientki potrzebują zmian właśnie takim, jak jest grzywka. Często macie problem z tą grzywką i kiedy pytałem kiedyś na live'ie, często pisaliście o tych grzywkach, więc te grzywki wam dzisiaj pokażę, nie wiem, może dzisiaj 6-7 pomysłów na grzywki. A później po prostu jakbym jeszcze robił live'a, będę miał włosy na kolejnym, bo mam główkę tylko jedną w domu. Czy ten live będzie później dostępny? Tak, będzie dostępny. Bardzo proszę, jakbyście mogli udostępnić, podzielić się. Jeśli macie jakieś pytania, to jak najbardziej zadawajcie je odnośnie tego, co będę robił. Jeśli może byście chcieli zobaczyć jakieś strzyżenie, które też będę mógł wykonać na włosach, to jak najbardziej proszę, napiszcie je. Ja później będziemy mieć możliwość, po prostu Ania mi je przeczyta i będziemy się starać takie wykonać, żebyście mogli sobie w przyszłości je otworzyć, zrobić i żeby wam pomóc też w edukacji, okej? Okay? Czyli w tym momencie, popatrzcie, przykładam grzebień. W momencie od tego punktu, gdzie jest najbardziej wysunięty punkt na głowie, którym wam wcześniej pokazywałem, będę wybierał sobie linię do punktu, którym jest ten punkt. Czyli z jednej i z drugiej strony będę tworzył pięknie wybraną grzywkę. Oczywiście później w salonie będziecie to robić tak bez przykładania grzebienia, ale będziecie musieli wiedzieć dokładnie, gdzie, w jakim punkcie jest zaokrąglenie głowy. Dzięki temu będziecie mogli wybierać sobie grzywki idealnie do tego, co chcecie uzyskać. Często wybieracie grzywki do oka, często wybieracie grzywki do, nie wiem, pokazywali wam, że gdzieś, nie wiem, końcówka oka. Powiedzcie mi, w jaki sposób u was na co dzień was uczono wybierać grzywki. Ja tylko sobie przyniosę klipsy i zaraz będę, Ania mi będzie czytała. Nie,
Elwira pisała Nitowska, że też z mężem ogarnęli garaż. Tu nie jesteśmy sami. Może pokażę, jak wybrałem tą grzywkę. Przybliż. Że z góry, tak? No zobaczcie tutaj. Ja wezmę na chwileczkę. Tutaj mamy wybrany ten punkt grzywki. I z drugiej strony wykonam to samo. Okej. Okay. To tyle na razie. Przytrzymałem. Pyta Katarzyna Kuśnierz, czy coś mnie ominęło, bo spóźniłam się. Nie, dopiero zaczynamy, także byłem tylko po klipsy, wybieram element grzywki. Ten live będzie zapisany, także słuchajcie, ja jestem też alergikiem i do Zakola. Agnieszka Szydłowska do Zakola. Mhm. I Beata Mazur, pomijając włosy skroniowe. Okej, okay. Spróbujcie sobie w taki sposób wybierać grzywkę, jak wam teraz pokazałem, czyli do szerokości jakby czaszki waszej klientki, która do was przychodzi. Czyli przykładając grzebień w taki sposób i taki, wybierając też ten punkt, najbardziej wysuniętego punktu, będziemy mieć wybraną grzywkę z jednej i z drugiej strony, idealnie symetryczną. Ok, zaczniemy od grzywki, która będzie strzyżona na trzech poziomach. Pierwszy element grzywki to będzie grzywka strzyżona w... Ja tak obrócę troszeczkę, żeby... Bardzo fajny pomysł na takie szkolenia w wolnym czasie. Dominika Prasiel. Dziękuję bardzo. Co będziemy robić? Wszystkie włosy, to znaczy pierwsze pasmo, które tutaj będzie wybierane, a będzie centymetrowe, będzie podnoszone do 90 stopni. Z jednej i z drugiej strony. Trzymając kąt między podłogą, a linią cięcia 90 stopni. Zaś kolejny będzie wyniesiony już do 180, ale będzie grzywką, która będzie dłuższa, czyli element, który będzie opadał i kolejny będzie coraz dłuższy. Dzięki temu uzyskamy taki trójwymiarowy efekt cięcia. Okay, ja sobie jeszcze odczeszę. Muszę sobie jeszcze, powiem wam szczerze, ogarnąć włosy, bo już zwilżyć włosy, więc muszę przynieść spryskiwacz. Zaczekajcie chwilkę jeszcze i już do was podchodzę. Proszę sobie usiąść. Mm-hmm. Ok. Przyskujemy włosy. Ok. Wybieram sobie pierwszą sekcję. To jest pasmo centymetrowe. Włosy, które mnie nie interesują, zabezpieczam sobie klipsem i odczesuję sobie je do tyłu. Jeszcze muszę sobie idealnie poprawić główkę, żeby była prostsiuteńka. Napiszcie, jeśli ktoś dołączył, z jakich miast jeszcze mnie oglądacie. No i zaczynamy. Taką kwarantannę to ja rozumiem. Człowiek poćwiczy, podszkoli się, zawsze to milej spędzony czas w domu. Super pomysł. Pozdrawiam. Okay. Izabela bardzo. Kinga, Fabian. Ok, zobaczcie, ze względu na to, że mam tą grzywkę mieć w paru długościach, pierwsze moje cięcie będzie... Staję, Aniu, sobie z boku. Tutaj? Tak, żeby widać było... Nie, tutaj, żeby było widać ten kąt, dobra? O. Tak jest ok? Dokładnie. Podnoszę sobie pierwszą, czyli połowę włosów z grzywki, czyli ze środka, pierwszą sekcję. Przemyśl. Podnoszę włosy do góry i pilnuję, żeby moje włosy i grzebień, czyli linia jakby cięcia, otworzyły mi tu kąt między palcami a tym 90 stopni. Nie dawać go za nisko, nie dawać go za wysoko, tylko 90 stopni. Czy to widać? Z Krakowa, z Radomia. Podnoszę włosy do góry. Z Jeleniej Góry, z UK. Helm. I teraz, Ania, możesz podejść tutaj z tej strony. Tak? Z drugiej? A tak, może ja się odwrócę. Tutaj. Chodź tutaj. Nie wiem, tutaj, tak? Dzisiaj wziąłem tylko połówkę.
I będę trzymał ten kąt, który mówiłem wcześniej. Łódź, Chrzanów, Zrodzeniu, Brzesko. Okej. Okay. I teraz obcinam pierwsze moje pasmo. Pracuję tylko i wyłącznie samym kciukiem. Oczywiście przed zrobieniem tej grzywki spadajcie sobie, jaka długość będzie, kiedy ona opadnie. Zawsze sobie lepiej zaznaczyć, jeśli nawet chcecie jakąś długość u klientki sobie wyznaczyć. Zacznijcie sobie jakby wyznaczając w taki sposób, odcinając jedno pasmo, jaką chcecie długość i wtedy przenoście te kąty do góry. Dobra, możesz wrócić do tej części. Ok, mam już wystrzyżoną sekcję połowy pasma. Biorę sobie tylko pasmo pamięci, które mam tutaj, zobaczcie. I podnoszę drugą część połowy do góry. W ten sam sposób, trzymając ten sam kąt i wycinając w ten sam sposób, stojąc idealnie na środku pasma. Łomża, Zgierz. Ok, mam ostrzyżoną prawą i lewą stronę. W taki sposób. Ok, co teraz będę robił? Biorę sobie sekcję, która jest kolejną sekcją, czyli o centymetr wyżej. Zobaczcie, w jaki sposób. Przy tej drugiej stronie. Może tutaj ręką. Albo ja sobie tu przejdę. O. Tak będzie lepiej widoczne. Czyli kolejny centymetr dalej. Ok, i co teraz robię? Popatrzcie, podnoszę sobie włosy. Ja tutaj. Świdnica Lublin. Dziękuję za pozdrowienie. Stwarzając. Teraz co będę robił? Popatrzcie. Zobaczycie to dokładnie na tym przykładzie. Hagen. Tu mam strzyżone włosy, które były strzyżone w tej części, tak? Tu dokładnie widać, gdzie się kończą na tej sekcji, jeśli chodzi o włosy. Teraz będę podnosił te włosy do góry. Tu jest moje pasmo, które się skończyło, zobaczcie. Ale ono było strzyżone w tej przestrzeni. Teraz je podnoszę do 180 do góry, ale już je zostawiam dłuższe. Ja zazwyczaj robię tak o grubość półtorej palca i odcinam tą sekcję. Ferrera, Północne Włochy, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również. Dziękuję za udostępnienie tych materiałów. Czyli jeśli byśmy teraz popatrzyli pod światłem. Klaudia Regieć, ja tutaj... Hejka. Proszę? Klaudia Regieć, Hejka. Cześć. Teraz pozdrawiamy. Teraz jak zobaczycie. Wiola Frączek, Przemyśl. Zobaczymy teraz pod światłem. Mam tak. Zobaczcie, będzie widać, gdzie dokładnie się skończyło cięcie. Widać to? Okej. Okay. Pani może wrócić sobie tam na tą część. Jeszcze raz sprawdzam sobie tylko, czy jest dobrze ostrzyżone i odcinam sobie w taki sposób. Co teraz będę robił? Mam ostrzyżoną pierwszą i drugą sekcję. Pierwsza, która jest tutaj, zobaczcie. Druga, która już pojedyncze włosy na tą widać sekcję opadają. I kolejna, trzecia. Kielce pozdrawiają. Pozdrawiamy. Kielce niedaleko nas. Jak tam w Kielcach z koronawirusem? Ludzie panikują bardzo. Jak to wygląda u was? I kolejna sekcja. To będzie sekcja numer 3. I znów, popatrzcie, przenoszę włosy do tego punktu, który jest tutaj. Pierwszy był ostrzyżony tutaj. Drugi był ostrzyżony tutaj. A trzeci będzie szerzony tutaj, ale kolejne, każde pasmo będzie coraz dłuższe o grubość palca, półtorej palca gdzieś tak. Ok, zobaczcie, tu mam koniec tej wcześniejszej i znów przesuwam o palec, półtorej palca i odcinam sekcję idealnie prosto. Dajemy radę w Kielcach. I wcześniej, że widać. Czy teraz mnie lepiej słychać, bo ja też trochę głośniej mówię? Ok, to już jest numer 3 i kolejna sekcja, to już zostało nam taki element, prawdopodobnie rozdzielimy go na dwie podsekcje, czyli kolejna sekcja, zobaczcie. I kolejna sekcja wykonana w ten sam sposób. Izabela Kinga Fabian, kurczę, nie wiem kiedy wyćwiczę pracować nożyczkami w ten sam sposób. I że tak dobrze idello. Musicie pamiętać, że kiedy ścinacie nożyczkami, taki bardzo ważny ruch, który ja robię, to jest otwarcie nożyczek, zamknięcie i cofnięcie nożyczek do tyłu. Dodatkowo bardzo ważną rzeczą, to jest często, co macie problem, to jest to trzymanie nożyczek. Także
Bardzo łatwy sposób, można się nauczyć trzymać nożyczek, żeby był nadgarstek wasz idealnie prosty. To jest bardzo ważne, bo często trzymacie w taki sposób, że wyginacie ten nadgarstek i was później po całym dniu niestety ten nadgarstek boli. Klaudia Regieć zastanawia się, co wy później robicie z celoma głowami. Te główki, jeśli nie są wystrzyżone aż tak krótko, przejmują nasi asystenci i oni sobie po prostu na nich trenują. Także to jest takie... A później po prostu się wyrzuca, więc... Okej, okay, teraz żeby wam pokazać, wezmę takie pasmo po centymetr z jednej, pęd centymetr z drugiej strony, żebyście zobaczyli w przestrzeni. W przestrzeni, żebyście zobaczyli, jak to było strzyżone. Dobra? Zobaczcie. Mamy teraz tak. Odcięte włosy, odcięte, odcięte. To tak jakby były schody, jeśli byśmy podnieśli te włosy do góry, to tak jakby były schody zrobione we włosach, po których byśmy mogli chodzić. Pierwszy stopień, widać to? Czekajcie, może... Może z drugiej strony pójdę, co? Nie wiem, czy to będzie... O, zobaczcie, tu jest pierwszy stopień, no drugi już. Tu jest kolejny, trzeci, no i tu jest czwarty. Widać to? Napiszcie, czy widać. Jeśli nie, to będę szukał lepszego światła. Strasznie długo schodzi sama grzywka. Nieprawda. Teraz, żeby nie skłamać, to jest parę sekund jedynie, co chciałem wam po prostu dobrze wytłumaczyć, więc... A grzywka jest takim elementem, który jest najbardziej widoczny na twarzy, więc myślę, że bardzo ważną rzeczą jest dobrze jej dopasowanie do... Okej. Okay. Widać dobrze, tak. Dobra, to była pierwsza propozycja grzywki. Teraz będziemy przechodzić do kolejnej. Oczywiście muszę zmoczyć włosy. Na tym samym podziale... Jakie używasz kosmetyki, aby mieć tak fajnie zakręconego wąsa? Ja Patryk poprawa. Patryku, pozdrawiam. No oczywiście marka Farmagan, która również jest dostępna u mnie w domu. Akurat tutaj mamy lakier, bo też do końca nie wiedziałem, co robić, ale jeśli chodzi o szerzenie, ale odzywali się do mnie firma Point, czy firma Farmagan, seria Point, seria dla mężczyzn, także... I piszą, że widać. Okej, okay. Teraz kolejne szerzenie. Teraz pobieram sobie pasmo ze środka po jednej i z drugiej strony po pół centymetra. Okej. Okay. Czy krótką grzywkę robimy w ten sam sposób? Pyta Ani taka... Tak, jak najbardziej. Wiecie, to są takie grzywki, które będą miały panie, które mają krótszy element i kolejne dłuższe. Takie, które chcą mieć na przykład, że jak sobie czeszę włosy, to wychodzących... Pamiętajcie, ta pierwsza warstwa, którą ścinaliśmy, ona musi być nie grubsza niż 3 cm. Jeśli zrobicie w tamtym strzyżeniu grubszą tą sekcję niż centymetr, ona nie będzie wyglądała dobrze. Jeśli będziecie zaczynać, lepiej zacząć od cieńszej strony tutaj, zrobić mniej, wybrać tych włosów, podnieść do góry i wyciąć ten kształt. To jest kształt, który będzie jakby pod spodem tylko nam opadał, a kolejne, dzięki temu, które będą dłuższe, będą mogły się włosy rozchodzić na boki, na jedną, na drugą stronę oraz idealnie przez środek. Ok, teraz zaczniemy kolejną, czyli druga grzywka. Wybieramy po pół centymetra z jednej, pół centymetra z drugiej strony. Dobrze, Aniu, możesz tutaj sobie przejść. Gdzie? W ten? Z tej strony. Z tej jakbyś. Tak, jakbyś. Przykładam sobie teraz grzebień i będę go przykładał do kształtu czoła i linii zarostu, jaki ma nasza osoba, czyli klientka. Dzięki temu jesteśmy w stanie, bo nieraz miałem taką sytuację, że kiedy przychodziła do mnie klientka, mówiła do mnie, że ostatnio grzywka mi się układała lepiej, a przedostatnio gorzej. I dlaczego tak się dzieje? Bo często zmieniamy kąty przy wyczesywaniu. Dzięki temu, że sobie wyznaczymy jakieś punkty na głowie, czego uczę na szkoleniach, jesteśmy w stanie powtórzyć grzywkę nawet do klientki, która przyszła do nas po 5 miesiącach, nie pamiętając, co do końca robiliśmy. Co teraz będę robił? Bo właśnie przykładam... Mariolka Pacura. Kiedy następne nagranie na żywo? To jest pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o nagranie na żywo, to, że dzisiaj się ono stało, to po prostu mam więcej trochę czasu, ale grzej mi tutaj od tych lamp, więc mnie zgrąca. Słuchajcie, nie wiem, możliwe, że jeszcze w tym tygodniu coś zrobię, pod warunkiem, że moja żona będzie miała siłę na trzymanie telefonu. Okej, okay, a nie tak na poważnie. Świetne szkolenie, super technika, polecam. Okej. Okay. Kolejne cięcie to jest przyłożenie grzebienia do linii zarostu włosów i tam, gdzie się kończy czoło. Przykładam sobie grzebień i teraz popatrzcie, jeśli przyłożę grzebień do tego kształtu, który mam, mogę sobie ustalać, czy ma być kąt cięcia ostry, prostej grzywki, czy rozwarty.
Tak? Ja chcę uzyskać kąt prosty między moim wyczesaniem, więc popatrzcie, przykładam sobie grzebień idealnie i wyczesuję sobie, żeby później, kiedy tu będzie, też również uzyskać kąt prosty. Nie kąt ostry, ani kąt rozwarty mojego grzebienia. Co teraz będę robił? Odpowiedź dla Patryka, poprawy od Marcina Sadowczyka, że cukier z wodą. Chyba o wąsy chodzi. Tak, stare sposoby sterylizacji to moja mama jeszcze stosowała, więc wiem, że takie były. Ok, przykładam sobie teraz grzebień, jednym ruchem zdecydowanym wynoszę włosy do góry, zachowując kąt, ustalając sobie długość, trzymając idealnie prosto, cofając to, co Wam powiedziałem, nożyczkami. Zobaczcie, też nożyczkami nie pracuję, nie tnę włosów już tam dalej, bo tutaj moje palce już nie mają naprężenia. Tylko jeszcze raz będę musiał wyczesać te włosy, przytrzymać pasmo i pracuję do momentu, gdzie mam naprężenie w palcach. Pani Mariolka Pacura poleca Ci kij do selfie, do trzymania telefonu. Też jestem za. Powiem Wam szczerze, nie wychodzimy z domu. Nie, ale tak na poważnie, zazwyczaj live'y jak robimy w sposób, że mamy całą aparaturę. Dzisiaj po prostu jest spontanicznie w domu, więc... Okej, okay, co teraz robię? Pasmo numer 2 doczesuję do pasma numer 1. Zobaczcie, czyli będę z lewej i z prawej strony doczesywał włosy do pierwszej ostrzyżonej sekcji. Wracam do środka. Wybieram pasmo numer 3. Zobaczcie. I będę przeczesywał do pierwszej ostrzyżonej sekcji. Jaki będzie efekt przy kącie rozwartym, Karolina Frączek? Okej. Oczywiście będziesz miała większe cieniowanie na części wyższych niż tych, które będą na dole. Jeśli będziesz chciała mieć większy ciężar u klientki na części przy twarzy, żeby było mocniej tutaj większy ciężar, a większą lekkość już powyżej, to jak najbardziej tą technikę możesz stosować. I można zamówić u Chińczyków, to chyba o kijek chodzi. Aha. Wiecie co, no, nie planuję, że tu będę 3 miesiące. Mam nadzieję, że ten koronawirus nas trochę wcześniej opuści. Nie stać mnie nas na takie rzeczy, żebyśmy nie pracowali. Każdy o tym wie. Więc mam nadzieję, że dzięki temu, że teraz będziemy razem wszyscy mniej pracować, mniej kontaktować się między sobą, to nie będzie się tak rozwijało, tak? Więc taka kwarantanna domowa, mam nadzieję, że troszeczkę ograniczy, że to się będzie rozpowszechniało. I Natalia Jachorz-Gołębiowska. Dzięki za pierwszą grzywkę. Teraz dużo nastolatek chce takie, tylko z kilkoma włoskami na środku, a drugą stosują najczęściej. A drugą stosują najczęściej po prostu. Okej, okay, super, dziękuję. I Klaudia Regieć pisze, że chyba zaraz sobie też obetnę grzywkę. Od dawna o tym myślałam. To ja bym proponował, żeby Ci to w sumie teraz będzie ciężej z dostępem do fryzjera, ale samemu może, jeśli ktoś nie jest fryzjerem, może lepiej nie obcina. I Daniel Turza pyta, czemu cofać nożyczki, bo nie dosłyszałem, jak mówiłeś. Danielu, jeśli będziemy popychać nożyczkami w taki sposób, będziesz robił mikronacięcia i włosy, które będą nacięte nożyczkami tutaj głęboko, będą Ci po prostu odwijały. Jeśli będziesz cofał nożyczki do tyłu, automatycznie często włosy, które żeście, nie wiem, wcinali, jak byliście leworęczni z lewej strony, znaczy z prawej strony, jeśli byliście praworęczni, to on się tutaj gdzieś odwijały. Jeśli będziecie cofać nożyczki w taki sposób do tyłu, automatycznie te włosy będą się Wam lepiej układały. Chodzi o to, że przy popychaniu, jeśli popychasz włosy, a nie dotkniesz ruchu zamykającego, to popychasz po prostu włosy. Dlatego ja zazwyczaj, zobaczcie, jak ścinam, mam taki ruch cofania nożyczek do tyłu. Dzięki temu mam zamknięcie i włosy mi się lepiej układają. To są już takie detale, na którym powinniście popracować. Jeśli widzicie na przykład, że czasem Wam się włosy... Oczywiście, jeśli chcemy, żeby nam się włosy odwijały, jak najbardziej. Tak? Okej, okay, zobaczcie teraz co... Izabela Kinga Fabian pisze, że też przygotowuje swoją główkę i zrobi na niej wszystkie grzywki. Świetnie. Co teraz robię? Popatrzcie, wyczesuję włosy w taki sposób, przykładam grzebień do linii podziału, przekierunkowuję je do tej części i teraz zobaczcie, co będę robił. Będę łączył punkt A z punktem B, czyli po środku będę wycinał ten element. Ok, trzymając też tutaj, zobaczcie, ten kąt wyczesania 90 stopni. Czyli moje wyczesanie tutaj będzie w kącie 90 stopni, ok? Dobra. I kolejna, teraz druga strona. Pasmo pamięci już mam, bo wcześniej sobie pobrałem po pół centymetra z jednej, z pół centymetra z drugiej.
Juliusz Frączek, witajcie. Witaj Juliuszu, jak tam po szkoleniu? I znów, co pan nożyczki? Marzenka Żurkowska, organizujecie jakieś szkolenia w UK? Na chwilę obecną nie, ale na pewno tak. Mieliśmy być nawet teraz w kwietniu, ale niestety musieliśmy odmówić ze względu na niektóre rzeczy, które się dzieją. Juliusz Frączek, rewelacja. Super, fajnie. Szkolenie. Na razie szkolenia chyba wszędzie są ograniczone. Ale teraz zamknięte, Juliusz pisze. Tak, tak. Wy macie tak jak u nas, że jak galeria, no to jest wymus wymuszony troszeczkę, że... Magdalena że Wężyk, super. Okej, teraz, czyli powtarzam to samo, co było szerzone. U nas na szkoleniach nazywa się to technika trójkąta, czyli przekierunkowuje wszystkie włosy do pierwszego szerzonego pasma. Jeśli byśmy popatrzyli w takiej przestrzeni, to ten grzebień był w takim kącie wyczesywany, włosy. Pas numer 2 do pasma numer 1, pasmo numer 3 do pasma numer 1, pasmo numer 4 do pasma numer 1. To samo zrobię z prawej strony, ok? Czyli powtórzę ten sam. Aniu, daj żadę. Bez Chińczyka. Tu go jeszcze? Nie wiem, zobaczymy. Na razie numer 2. Ok, pamiętajcie, żeby palce były idealnie na środku. Cofamy nożyczki do tyłu. Napiszcie, z jakich miast nas oglądacie i bardzo proszę udostępnijcie ten materiał. Jeśli będziemy mieć dużą zasięg, zrobimy kolejnego live'a. Ja jakoś żonę będę chciał przekonać. Okej, okay. No i mamy ostatnią pasmo. Teraz to samo z drugiej strony, czyli podnoszę sobie włosy, wyczesuję, zobaczcie te włosy od podziału. Mam pasmo. I teraz włączę pasmo numer A, pasmo numer A, pasmo numer B. Okay? Dzięki Chorzów. Temu, zobaczcie, mam grzywkę, która z jednej i z drugiej strony rozkłada mi się idealnie na boki. Tak? Czyli dla klientek, które lubią mieć takie włosy, które będą tutaj krótsze, krótsze, dłuższe, dłuższe i opadające do tyłu. Chrzanów, Gdańsk, Braniewo, 40 km od Elbląga. W Elblągu byliśmy. Elwira Magdalena Nitowska. Okej, okay. Czyli popatrzcie. Warszawa. Kolejna propozycja dla klientek, które lubią mieć grzywki, rozejść się idealnie przez środek. Jest to fajna technika. Oczywiście w tej technice możecie, nie zapominajcie też o technice zmiękczenia, tak? Tylko oczywiście na włosach suchych zmiękczamy włosy w taki sposób, jeśli będziecie chcieli mieć ją bardziej rozwiniętą, czy głębiej się wciąć, trzeba wystarczy zgiąć palce takim ruchem zginającym, wtedy się wam otwierają w ogóle włosy. Popatrzcie, automatycznie mi się uchylają i wycinam sobie, jeśli bym chciał głębiej wprowadzić efilację. Jeśli nie chciałbym efilacji głębokiej, tylko w samych końcach trzymam palce idealnie prosto i wtedy sobie całym kciukiem oczywiście pracując wcinam się we włosy. Jeśli będę chciał, żeby głębiej wprowadzić, wtedy zginam moje palce z prostych w taki sposób, wtedy automatycznie pojawia się wachlarz i możecie głębiej wprowadzić efilację. Pani Małgorzata Zarcielewicz, dziękuję mi za cierpliwość. Cała przyjemność po mojej stronie, Pani Małgorzato. Łomża Wita, strzyże grzywki od październikowego szkolenia. Moje klientki pokochały te grzywki. A kto z Łomży? A Justyna Stankiewicz. O, super. Dziękuję. Pozdrawiamy. Justynka. Ok, kolejna technika cięcia. Jesteście ze mną? Będziemy teraz pracować kolejną techniką. Oczywiście te grzywki będą krótsze, aż braknie nam... Zacięło się, Małgorzata Radajczyk. I co przy puszących się włosach polecasz grzywkę? Znaczy przy puszących włosach. Bardzo ważne przy puszących włosach, oby nie filować włosów. Tnijcie kompaktowo, czyli cięcia proste, nie zmiękczajcie żadnym boże degażówką, żadnymi jakimiś formami efilacji. Jeśli grzywka będzie ciężka, kompaktowa, czyli ładnie, pięknie wycięta, jak najbardziej można grzywki robić. No też, że wiesz, włos każdy jest inny, więc nie chciałbym się powiedzieć, że tak, zrób grzywkę, a ona nie wyjdzie dobrze. Bo nie widzę włosów, ale jeśli nie będziesz zmiękczać i zrobisz ją naprawdę na niskiej takiej, na gradacji zerowej najlepiej, albo delikatnie w palcach, to ona się powinna dobrze układać.
Okej. Okay. Kolejna teraz grzywka, którą będę wycinał, to jest grzywka, która będzie strzyżona na dwóch poziomach. Pierwsza grzywka będzie strzyżona tą samą techniką, ale kolejna już będzie przenoszona w innym kącie, żeby uzyskać kształt, dobra? Czyli popatrzcie, znów obetniemy krócej. Pierwsze pasmo, czyli połowę tej formy, obcinamy. Zobaczcie, dzięki temu, że pracuję tylko i wyłącznie do tej części palców, już wiem, gdzie już mam przenieść kąty, żeby iść dalej. Czyli moje pierwsze strzyżenie, moje pierwsze pasmo było strzyżone tu, a teraz będzie strzyżone w tej przestrzeni. Dzięki temu uzyskam taki róg delikatny, ale dzięki temu uzyskam też lekkość na części, która jest tutaj dla klientów, które będą chciały mieć tutaj właśnie bardziej uniesioną, żeby nie było tak płasko. Co teraz robię? Unoszę te włosy do góry. I Daniel Duża pyta, czy przy kręconych włosach będzie dobrze się układać? Nie rozumiem pytania. Czy przy kręconych włosach będzie się dobrze układać? Jak najbardziej. Tylko skontroluj sobie, jeśli chodzi o technikę, skontroluj sobie, jak jest naprężenie włosa, bo to też jest bardzo ważne. Jeśli mocno bardzo naprężysz te włosy, czasem warto zmienić stronę grzebienia z cienkiej przy wyczesywaniu na szeroką. Wtedy mniej naprężysz. Ja często też grzywki kręcone ścinam w taki sposób, że popatrz, będę tutaj ci tak odpowiem. I Elwira Magdalena Nitowska, że akurat miała zaszczyt być u ciebie na szkoleniu w Elblągu ze strzyżeń. Super. Jeśli pracuję z grzywką, na przykład, która ma wicherki, która jest mocno kręcona, wyczesuję sobie pasmo włosów i żeby was nie skłamać, nie chytam w ogóle włosów w palcach. Za bardzo świeci? Nie, ty zasłaniasz jakby ciałem, posturą. Okej. To podnoszę sobie włosy w taki naturalny sposób opadania. Zobaczcie. I pracuję sobie trzymając grzywkę na palcach i odcinam sobie kształt. Wtedy nie, widzicie, nie tracę jakby to, co wszystkie naprężenia, pracuję z wolnej ręki. Ona sobie po prostu opada na moje ręce i ja na ręce tworzę sobie kształt. Jeśli będziecie mieć wicherki, które rosną włosy w taki sposób do góry i je naprężycie, i to automatycznie, kiedy wysuszycie włosy, ten włos pójdzie, wróci na swoje miejsce. Tutaj trzeba popracować właśnie z naturalnym opadaniem. Oczywiście, kiedy ja bym tą grzywkę, która ma wicherek, później po takim strzyżeniu naprężył, to ta część będzie tutaj dłuższa. To jest oczywiste. Ale mam pewność, że kiedy ona się wysuszy, będzie idealnie prosta. Okay? Także postarajcie się w taki sposób, nawet jak będziecie chcieli ustalać sobie grzywki na kręconych włosach, po prostu ją sobie spuśćcie w taki sposób na dół i obetnijcie nawet na ręce czy na palcu, tak jak ja często to robię. Wtedy mam pewność, że te włosy naprawdę będą się dobrze układały, nie będą się podnosiły. No i widzę też na pewno, jaki kształt długości będzie. Ok? Dobra, wróćmy do tego, co zacząłem. Pokażę wam teraz kształt, który uzyskałem przez wycięcie w dwóch płaszczyznach grzywkę. Teraz sobie podniosę te włosy, zobaczcie. To widać, widzicie? Jest trójkąt. Czy to jest widoczne? Co się z tym stanie, kiedy to opadnie? Zobaczcie, te włosy się nam będą nakładały. Tworzy nam się bardzo krótkie włosy tutaj, troszkę dłuższa na części środkowej i znów lekka, czyli uzyskujemy taką dynamikę tego włosa. Czy to było widać? Czy jeszcze raz wyczesać? Dajcie znać. Widać czy nie widać? Widać. Ok, co teraz robimy? Bierzemy kolejną sekcję. I znów przykładam grzebień. Mam pasmo. Odcinam je w tej części, tylko i wyłącznie o tej części na palcach i podnoszę je do góry. I znów wykonuję to samo. Ok, wyczesuję włosy i w ten sam sposób doczesuję. Czyli zobaczcie, ta sama technika, co wcześniej, ale tylko zmieniam kąty, że w pierwszej części ścinam to samo, co robiłem na grzywce numer 2, ale już na części górnej znów zmieniam kąt. Ok, i znów rozdzielam na pół. I kolejne pasmo. I znów odcinam i przenoszę do góry.
Czyli uzyskuję dwa kąty. W tej przestrzeni i w tej przestrzeni. Czyli powstaje nam taki ruch delikatny na części środkowej tej sekcji. I kolejna sekcja. Czekajcie, sobie włączę światło, może coś będzie jaśniej. Albo to możemy jeszcze, Aniu. Właśnie to będzie. Nam coś pomoże. Dzisiaj studio. A Justyna Stankiewicz pyta, czy tą grzywką tylko do grubszych włosów, jak będą zbyt cieńsze, też będzie ok? Jak najbardziej. Jeśli będziecie unosić włosy nawet w tej przestrzeni, to nawet jeśli wyrysujecie tylko tą, nie musicie wycinać tej części tutaj. Możecie wyciąć ją bardzo ciężko tutaj, a ponieść tylko element grzywki, dzięki temu na włosach, które są rzadkie, uzyskacie trochę takiej dynamiki. Czyli tu uzyskacie ciężar. Zobaczcie, między grzywką długości, a pasmem, które opada, jaka jest różnica. Okay? Jest tutaj, jak ktoś lubi taką dynamikę, bo są takie klientki, które mówią, że tutaj czasem też musimy zniwelować, jeśli chodzi o profil. Mamy za bardzo wysuniętą linię nosa czy podbródek, takie elementy też nam uniosą i troszkę jakby podniosą kształt. Nie zawsze możemy samymi włosami, samym jakby cięciem reszty części głowy uzyskać jakby zgubienie tego, więc grzywka jak najbardziej nam tutaj w tej kwestii może pomóc. No i kolejna sekcja. To będzie ostatnia, bo już mam tutaj mało włosów. Znów przykładam pasmo. Zobaczcie, mam pasmo pamięci. Jest to widoczne. Tutaj. Odcinam. Jakie macie pytania do mnie? Dziękuję za udostępnienie. Też chciałem poinformować o szkoleniu, które mamy w czerwcu. Na zaproszenie moje. Po raz kolejny będzie Akademia Sensi, więc jest też do zgarnięcia Look and Learn z Akademią u nas w Tarnowie, więc zobaczcie na naszym Facebooku, można na takie szkolenie przyjechać całkowicie za darmo, więc jak najbardziej będziecie mogli się edukować po prostu tylko i wyłącznie za to, że udostępnicie posta. I znów włączę ze sobą punkty, punkt A i punkt B. I mam taki, uzyskałem efekt linii cięcia, czyli mam, zobaczcie, krótkie włosy, czyli grzywka opada do linii, powiedzmy, po naprężeniu brwi malowanych akurat i bardzo długie włosy, które dotykają nosa. Elwira Magdalena Nitowska, wszystko ładnie omawiasz, brak pytań. Dziękuję bardzo. Kolejna, rozdzielamy na pół i to samo wykonujemy z drugiej strony. Musicie sobie zobaczyć, przy każdym jakby obcięciu grzywki, którą obcinacie, jaki będzie efekt, kiedy obetnę to pasmo? Co się stanie, kiedy teraz te włosy, które obciąłem, jak się zachowają, kiedy one mi opadną? Jaki uzyskam efekt? Co to da? W taki sposób się musicie uczyć ścinać włosów. Dlatego często jak obetniecie, nie widzicie tego efektu. Więc próbujcie sobie, nie wiem, wziąć główkę, potrenować, nie wiem, zobaczyć, jeśli obetnę pod takim kątem. Kątem, jeśli mam włosy do 90, czy one mi budują objętość, czy po 90 zdejmują. Musicie się sami jakby uczyć tego, co się stanie przy efekcie obcięcia. Oczywiście dużo osób robi też to bardzo dobrze, nie znając jakby reguł, tak? Ja tutaj nikogo nie neguję, ale fajnie rozumieć, żeby to umieć powtórzyć, kiedy przyjdzie do Was klientka następnym razem i będziecie chcieli powtórzyć po prostu tę samą grzywkę w ten sam sposób. I Justyna Ramsey pytała, czy będzie można obejrzeć transmisję, ale już tutaj Elwira jej odpowiedziała, że tak, że będzie. Tak, transmisja można. Nie będzie usunięta. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy to udostępnili. Przypominam, że na razie z naszymi szkoleniami nie wiem jak będzie. No wszyscy zresztą wiecie, że mamy teraz taki okres, jaki mamy, więc nie wiadomo, co będzie z pracą. Co będzie ze szkoleniami, również nie wiemy. Będziemy informować, jeśli się tylko uspokoi, więc jak najbardziej chcemy się z Wami spotykać. Mamy już ustalone daty w Polsce, też u nas w Akademii, więc i znów w ten sam sposób i przenoszę do góry. Ok, dobrze. Mam oszczerzoną lewą i prawą stronę. Zobaczcie, jak się zachowuje ta grzywka. Jest dynamiczna, a nie straciłem jakby części dolnej, jeśli chodzi o jej gęstość. Teraz tylko jedynie co robię, to połączę punkty ze sobą. Katarzyna Cygielska chciałaby zobaczyć efekt tej grzywki po wysuszeniu. Okej, okay, wiecie co, mogę tak robić, że z każdą grzywką, ale niestety stracimy dużo czasu. Ja tą grzywkę jedną wysuszę dla Was, żebyście zobaczyli.
Ale będę mnie wszystko też pokazał. Oczywiście bardzo ważne, przy grzywkach słyszymy grzywkę z góry. Jeśli nie chcemy tak naprawdę uzyskać odbicia, ja nie chcę. No będę musiał pomyć podłogę przez to słyszenie. Kto to napisał o tym? Katarzyna Cygielska. Pani Katarzyno Cygielsko, panią zapraszam do umycia teraz, bo mam włosy w całym domu. Więc ja już wiem, że będę musiał jechać ładnie na mopie. Pozdrawiam panią serdecznie. Suszcie grzywkę w taki sposób, żeby była suszona trzy razy, czy tam cztery w jedną, cztery razy w drugą, żeby było to samo naprężenie. Elwira Magdalena Nitowska, efekt jest super mega. I Daniel Turza, mistrzu, masz jakieś filmy online płatne ze strzyżeń? Słuchajcie, ja nie mam filmików online płatnych. Mamy dwa filmiki, czy trzy teraz przygotowane dla was całkowicie za darmo, krok po kroku. Aniu, ja wiem. I Justyna Ramzi pyta, czy ty to będziesz sprzątać? Nie, czy żona będziesz sprzątać? No, powiem wam tyle, na pewno ja. Ja to nabałaganiłem, ja to będę musiał posprzątać. To Ania, deklaruje się, że posprząta? Nie. Okay. Mam to nagrane, jak chcesz. Okej, okay, zobaczcie efekt tej grzewki, czyli mamy ciężar na dole i lekkość tych włosów u góry. Okej, okay, oczywiście te włosy moglibyśmy tu zmiękczyć, bo ich jest dużo, ale zobaczcie kształt, który uzyskałem, bo to jest dla mnie jakby najważniejsze. Czyli uzyskałem taki w przestrzeni, jak popatrzymy, trójkąt włosów. No i zobaczcie dynamikę i lekkość tych włosów, co jest tutaj dla mnie. Czyli jakaś klientka, popatrzcie, by sobie wyczesała włosy na części boczne, te elementy krótsze będą mi opadały na grzywkę i taka grzywka trochę wchodząca w oczy, zobaczcie, bo odsłonię te dłuższe włosy. I te elementy krótsze będą spadały na to. Gdzie można obejrzeć tamte filmy, pyta Wioletta Snajczuk. Jeśli zrobicie subskrypcję naszego kanału, zobaczcie też profil tej grzywki. Widzicie? Uzyskałem fajną dynamikę i lekkość tej grzywy. Nie wiem, czy widać to dobrze, czy nie. I Elwira pyta, jakiej firmy jest szczotka? Szczotka, którą używałem, to jest szczotka Vesa, która jest sygnowana moim nazwiskiem. Można taką szczotkę zakupić w cenie 160 zł, więc jeśli ktoś ma ochotę, są cztery kolory, biały, zielony, czarny i czerwony, tak? Więc zapraszam. Justyna Stankiewicz, że chętnie obejrzę te filmy, czy będą dostępne na stronie? Tak, jak najbardziej, okej. Okay. I tutaj Karolina Franczak pisze. Będzie miała podłogę, jest zadowolona z wysuszenia? Ania, zrób live ze sprzątania Sebastiana. Z przyjemnością. Kto tak napisał? Natalia, Natka. Okej, okay. Natka, pozdrawiamy tak. Natkę. Zobaczcie teraz tą grzywkę też w przestrzeni, jak ona wygląda. I pytanie, jak suszarka Dysona się sprawdza na długich włosach? Przepraszam, że nie na temat. Wiesz co, jak... Ta Joanna Pogorzelska. Wiesz co, jak najbardziej, ja ją lubię za to, że jest cicha, tak? Że to jest w ciągu dnia, często sam suszę włosy u modelek. Wśród klientek, więc jeśli tylko mam na to czas, ale cały dzień, jeśli pracujemy z tak głośną suszarką, a czasem takie też mamy, no to jednak jest ciężko przez cały dzień dla naszych uszu. Mm-hmm. I tutaj Karolina zwraca uwagę na to, że jednak po tej subskrypcji nie ma tych filmów chyba online, chyba już o to chodzi. Już to zgłosiliśmy, więc po prostu nie wiem, dlaczego niektórym nie doszło. Ale to będziemy nad tym działać. Jak tylko wrócimy do pracy, będziemy nad tym rozmyślać, dlaczego tak się stało. Pisze też, że super szczotki, że poleca też Karolina. I pani Katarzyna Cegielska jest zadowolona z efektu i dziękuję i pozdrawiam. Dobrze, pozdrawiamy. Okej, kochani, kolejny element grzywki. Teraz tym będziemy pracować tak zwaną, kiedyś uczyli się pomarańczki, w języku fryzjerskim nazywają to radialnie, czyli będziemy sobie pobierać pasmo ze środka. Ale pani Monika Markiewicz pisze, że za szkolenie mogę ją nawet wylizać podłogę. Okay. Nie trzeba, ja pozamiatam, okej. Okay. Co teraz będziemy robić? Patrzcie. Mati pozdrawia z salonu.
Mati jeszcze jest w salonie? Pozdrawiam cię, Mati. Popatrzcie. Sam jest w salonie? Nie wiem, chyba na to wygląda, że tak. Co teraz będę robił? Popatrzcie. Przykładam i Karolina, znów, dziękuję za informację. Znów przykładam grzebień. Odcinam cały ten element. Czyli popatrzcie, tak naprawdę poruszam się cały czas w tym samym punkcie. To jest jedna z 10 propozycji. Tak naprawdę uzyskując, wyczesując inne kąty, będziecie uzyskiwać inne kształty. To nie jest wcale, że wy musicie jeździć na szkolenia i... Jeśli zrozumiecie fryzjerstwo, na czym polega tworzenie kształtów trójkąta, kwadratu, koła oraz czym jest linie, stopnie i warstwy, nie ma ograniczeń. To są 9 kombinacji, które ze sobą możecie miksować. To jest kwestia tylko i wyłącznie waszej wyobraźni. Ja kiedyś umiałem tylko 3 fryzury i wszystkim te 3 robiłem. Myślałem, że już jestem dobry. Nie. Jeśli zaczniecie nad sobą pracować, nad pozycją ciała, nad prawidłowym trzymaniem narzędzi, od tego zacznijcie, od mocnych fundamentów. Wróćcie się czasem na ten poziom ABC, czasem nawet parę razy, tak jak ja jeżdżę na zagraniczne szkolenia, ja to teraz ściągam tych edukatorów do siebie, ale ja nieraz wracałem na poziom podstawowy, żeby wyłapać wszystkie błędy, które będą u mnie, żeby jak, tak jak z książką, jak czytacie książkę drugi raz, zobaczycie, że czytacie jakby od nowa nowe rzeczy, więc również tak jest we fryzjerstwie. Katarzyna DW pisze, że z grzywką mam zawsze problem. No właśnie, często grzywka jest problemem, dlatego też ten temat dzisiaj poruszyłem. Co teraz będę robił? Popatrzcie, wybrałem sobie pierwszą sekcję, obciąłem ją w taki sposób. Teraz będę od punktu środka wybierał podział o centymetr dalej. Czyli powstanie mi taki trójkąt mniejszy. I Sebastian, czy warto kupić książkę Vidal Sassoon? Jak najbardziej tak. Co teraz będę robił? Będę ścinał włosy do sekcji, którą wybieram. Czyli teraz moje wyczesanie będzie w tej przestrzeni, gdzie mam mój podział wybrany. Tylko jedną rzeczą, którą będę zmieniał, to jest to, że nie będę wyczesywał włosy kształtem koła, tylko będę doczesywał do siebie. Czyli przykładam grzebień, mam pasmo pamięci, tu jest moje pasmo, nie wiem, czy to je widać, czy nie. I będę je odcinał. Zachowując ten sam kąt. Pamiętam o cofaniu nożyczek do tyłu. Teraz sekcję, którą mam uszerzoną. Natalia Weiss. Pozdrawiam z Miami. Pozdrawiamy. I sekcję, którą mam teraz, zobaczcie, rozdzielam na pół. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy to udostępnili. Przypominam, zgarnijcie szkolenie Sensei. To, co jedynie musicie zrobić, to udostępnić post publicznie. Zapraszam do zabawy. I oznaczcie sobie 3 fryzjerów, których zabierzecie na to szkolenie do nas, do Tarnowa, które się odbędzie już w czerwcu, więc zapraszam serdecznie. Popatrzcie, znów przykładam grzebień, czyli mój grzebień, ta część grzebienia i podział jest tym moim wyczesaniem, zachowując te same kąty. Czyli idealnie prostopadle do sekcji wyczesuję włosy. Przykładam grzebień. Pach, wyczesuję, szukam mojego pasma, ono jest tutaj. Mój środek jest nieruszany. Zostawiam go w jednej przestrzeni. Pasmo, które ostrzygłem, rozdzielam na pół. Włosy, które mi nie są potrzebne, odczesuję do części bocznej i biorę sobie ostatnią sekcję, jaką mam tutaj. Magdalena Bartkowiak pyta, na jakich głowach pracujecie? To, co teraz pracuję na główkach do strzyżenia, to już ci pokażę dokładnie. Jeśli byście chcieli takie główki, to jest bardzo dobry rodzaj główki. Bardzo dobre włosy. To jest, popatrz sobie, dokładnie. Francuskie główki. Jak najbardziej można taką główkę u nas zamówić. Koszt 250 zł. Ok, zobaczcie, co się stało, kiedy obciąłem te włosy. Uzyskałem kształt, który jest zaokrąglony, ale oprócz tego cieniowanie, które stworzyłem, również jest w kształcie koła. Będzie. Czyli będę miał włosy, które będą mi się ładnie rozkładały w takiej części z jednej i z drugiej strony. Czy to widać, że uzyskałem efekt zaokrąglenia?
Dobra. Gdybym chciał teraz, żeby ta grzywka układała mi się na jedną część, powiedzmy, asymetrycznie, bo czasem są klientki, które będą chciały, żeby ta grzywka nakładała się nam, ale była wydłużona, tak? Żeby tak fajnie się układała od krótszych elementów, zobaczcie, i nakładała się na siebie. Była swego czasu taka moda, że dużo nastolatków, możesz pokazać mnie? Zaszczytywało sobie włosy tak, z takiej części, i żeby te włosy się nakładały. I bez form efilacji można właśnie uzyskać taki efekt. To popatrzcie, drugą część popracujemy tym samym sposobem, ale już będziemy troszeczkę robić inną rzecz. Będziemy przeczesywać grzebieniem do wcześniej uszerzonej sekcji. Dzięki temu nasza grzywka nam się wydłuży. Pyta Karolina Frontczak, czyli strzyżenie jest radialne? Tak, jest, poruszamy się z jednego punktu, ale grzebień, który tutaj był wyczesywany do pasma, które mieliśmy, ale nie był przekierunkowany. Był idealnie z punktem, który wybieraliśmy na głowie. Zaś teraz będę cofał do wcześniej kolejnego pasma, a jeśli bym chciał, mógłbym nawet przeczesać wszystkie włosy do pierwszej sekcji, dzięki temu uzyskałbym większe wydłużenie. Izabela Pawłowska-Polańska, super szkolenie. Klaudia Regieć pisze, że musi uciekać na chwilę do salonu i że super nas zobaczyć i posłuchać. I jak skończy się ten koszmar, to ma nadzieję, że wpadnę na makijaż. Wpadnę na pewno, Klaudia. Okej, teraz poruszam się dalej. Popatrzcie, wracam do środka. Pierwszy pozdrawiamy moment. Aziku. Azik nas ogląda? Tak, i pozdrawia super, naszą rodzinę. Okej, co teraz robię? Widzieliście, wybrałem pierwszą środkową sekcję, teraz biorę sobie pasmo ze środka, przeczesuję połowę sekcji, której mnie nie interesuje i biorę kolejne, doczesuję do wcześniej oszerzonej sekcji. Czyli uzyskam przez to, że będę wyczesywał włosy od siebie w stronę środka, wydłużenie tych włosów. I Anetka Pyjor, pozdrawiam Was. Pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiamy. I oczywiście zobaczcie, ten punkt, który jest tutaj, on jest nieruchomy. Wędruje wszystko to, co się dzieje tutaj, ale ten punkt jest tutaj w tej przestrzeni, dokładnie, on jest tutaj nieruchomy. On tak jakbym miał tutaj zblokowany go, zagipsowany, tylko reszta się będzie poruszała w tej przestrzeni. Dzięki temu uzyskam fajne zaokrąglenie na bokach z wydłużeniem tej części z prawej strony, bo teraz akurat robię asymetrię, później zrobimy bez asymetrii. Ktoś jeszcze do nas dołączył? Jessica Perczyńska. Witaj, pozdrawiam. Gosia Maciek-Misztel. Cześć Gosiu. Jak tam zdrówko, Gosia? Gosia też miała być na szkoleniu z nami, ale nie dojechała. Zdrowie nie pozwoliło. Czy pokażesz tą grzywkę na jedną stronę? Natalia Jachorz-Gołębiewska. No teraz właśnie ją wykonuję. Jeśli chodzi o suszenie, to chyba nie. Justynka Korpała. Najlepszy grzebień do strzyżeń curyło. Serce wstało. Bardzo dziękuję. A może nie do tematu, czy będziesz planował coś w UK? Były już takie pytania, jak najbardziej tak. Czekamy teraz, powiem Wam szczerze, no bo sytuacja... Ani może z tej strony? Sytuacja, widzicie jak się, co się dzieje, no nie mamy kontroli nad tym wirusem, więc... Czekaj, mój syn coś chce zapytać, tak Kubusiu? Zobaczcie teraz tą grzywkę, uzyskaliśmy element... Zobaczcie, od krótszej do wydłużenia, dzięki tylko tak naprawdę, zobaczcie tylko, jedynie czym się to różniło, to tutaj zmieniałem kąt wyczesania w tą stronę, zaś tą w drugą. No i mamy, uzyskaliśmy włosy od krótszych do dłuższych. Okej. Ania, boli ręka? Jak widzicie, jest bardzo dużo tak naprawdę możliwości z grzywką. To jest kwestia tak naprawdę tego, jak my się kontrolujemy. Zobaczcie, teraz będę robił to samo w drugą stronę, czyli już tutaj
Będę musiał przykładać grzebień do każdej kolejnej sekcji, idealnie prostopadle i uzyskać ten sam kąt. Przezmoczyć te włosy. Karolina Frączek, super efekt. Dziękuję bardzo. Karolciu, jak tam po szkoleniu? Kamila Nabiałek, świetny materiał. Dziękuję za poświęcony czas. Pani Ani za nagrywanie również bardzo dziękuję. Może jak będziecie pisać, może... Przyjemność po mojej stronie. Dobra. Bardziej dziękuję niż ty. O, widzisz? Podziękujcie, to może zrobimy jeszcze live'a w tym tygodniu. Pozdrowienia z Manchester, Barbara Heckner. Dziękuję za pozdrowienia, oczywiście. I Daniel Turza napisał, że super. I... Próbujcie sobie z tymi grzybkami. Pamiętajcie, że czasem klientki wcale nie musicie im robić awangardowych form, tak? Sami wiecie, że w salonie pracujemy bardzo klasycznie. Raz na jakiś czas możemy sobie poszaleć na kolorze, raz na jakiś czas możemy sobie poszaleć na cięciu. Więc jakby też... jeśli my będziemy nasze klientki zmieniać, to one nie będą zmieniały nas. Proponujcie fryzury, pamiętajcie o tym, żeby być tą pierwszą osobą, która będzie chciała im zmienić fryzurę, nie żeby ona zmieniała fryzjera, tak? I Karolina Frączek napisała, że wszyscy zadowoleni bardzo u nas. I Barbara Heckner, zdrówka dla wszystkich. Dziękujemy, zobaczcie. Katarzyna Dewurzy, super sposób. Czyli teraz zobaczcie, ten kształt przenoszę, ale zobaczcie teraz, co się też dzieje z moim ciałem. Wraz z tym, co... Nie, Bartuś mi napisał, że Ania mistrz. Ja tu jestem mistrzem. Dzięki, Bartuś. Okay, zobaczcie, co teraz będę robił. Wraz z tym, co będę poruszał się tym radialnym częścią, będę też przesuwał moje ciało, tak? Czyli w tej części, kiedy pracowałem... Pokaż moje buty. Tutaj przechodziłem w taki sposób, dookoła. A tutaj cofam w drugą stronę do tyłu. Okej? Okay? Czyli poruszamy się, teraz jest na grzebieniu, poruszaliśmy się najpierw tą część tutaj, a później poruszaliśmy się, teraz będziemy się poruszać tą część, żeby uzyskać z jednej i z drugiej strony okrągłą część. I Damian Marcinkowski napisał, że super grzywka symetryczna. Karolina napisała, że po szkoleniu ogromna różnica przy męskich cięciach. Gosia Maciek-Misztal, właśnie dziś jadę do szpitala, czekam na telefon od lekarza ze zdrowiem, jak jest źle, ale mam nadzieję, że to już na dniach będę po operacji i wrócę do normalnego funkcjonowania. Gosiu, trzymamy kciuki, zdrówka ci życzymy. Dorota Dobiecka, pozdrawiam z Kłodzka. Pozdrawiamy Kłodzka. Kamila Chylińska-Rzepka, rewelacja, na pewno was odwiedzą na szkoleniu, petarda, dziękuję. Klaudia Regis-Sebastian później podziękuję. Jeszcze jestem, nie mogę się oderwać, mimo że nie jestem fryzjerką. Dobra. I Gosia, teraz jeszcze ten wirus i boję się tego wszystkiego. Aha, tak, Gosia, z tym akurat tu macie, bo tam Wielka Brytania jest trochę, moim zdaniem, trochę jeszcze nie robią, puścili szkołę, czy do szkoły jeszcze chodzą dzieciaki, więc to jest... I Anula Jaroniec. Łukasz Jaroniec, jesteś świetnym edukatorem, zawsze oglądam, wiele wiedzy przekazujesz na każdej transmisji, dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Agnieszka Kozioł, a jak osoby leworęczne, od której strony mają zacząć? Tutaj nie ma jakby, wiesz, to tak jak ty czujesz, to ma być tutaj w twoim sercu. Ja nie chciałbym wam też mówić, że to ma być schemat. Wy musicie wyczuć swoje jakby nawyki, nie zaczynajcie od prawej, od lewej, tak jak czujesz. Jeśli lubisz robić od prawej, zacznij od prawej, okej? Okay? Ja dalej poruszam się, zobaczcie, jaka teraz jest różnica. Poruszam się w kształcie koła, czyli to już jest do obcięcia. Więc jak najbardziej, nie że ktoś wam każe. To na przykład jak ja jeżdżę też na szkolenia, nie zawsze są efekty takie, że ja jestem zadowolony z tego, bo ja mam też swoje nawyki, mam swoje przyzwyczajenia. Ale pamiętajcie, że zawsze coś się nauczymy z tego szkolenia i przełóżmy po prostu na naszą codzienną pracę, tak? To nie jest schemat, który ma być tym, że już więcej nie można niczego innego zrobić, więc... Okay. Teraz mamy z jednej i z drugiej strony, zobaczcie, już jest kształt okrągły. Z jednej i z drugiej strony mamy... Aniu, to tak musisz... Tak, uzyskaliśmy linię okrągłą z jednej i z drugiej strony, okej? Okay. Tak. Dobra. No i kolejna grzywka. Będziemy teraz kolejną technikę pokazywać. I tak, Izabela, fajne szkolenie. Pozdrawiam, Izabela Piaseczno. Myślę, że jeszcze chyba nikt nie robił, pokazywał aż tyle możliwości grzywek, więc chciałem wam tutaj pokazać warianty, jakie możecie sobie tworzyć. I Paulina Klukowicz, fajna koszula. Dziękuję bardzo.
Okej. Okay. Idziemy kolejną grzywką. Będę teraz pracował z grzywką, która będzie, no wiadomo, już krótsza. Będę pracował z asymetryczną, zacznę od asymetrycznej grzywki, żebyście sobie zobaczyli. Popatrzcie na ten podział, który mam tutaj u góry. To jest bardzo ważne. I od niego będę wybierał teraz sekcję horyzontalną, idealnie tworząc kąt prosty. Agata teraz kasztos. Okej, popatrzcie, co teraz będę robił. Przykładam sobie grzebień idealnie prosto do mojego podziału, który tutaj jest. I tworząc, w zależności od tego, co będę chciał, jeśli wybiorę grzywkę w taki sposób, to moje cięcie, które będzie na dole, będzie tym samym. Pamiętajcie, że to i to ma być adekwatne do tego, co robimy. Oczywiście na formach kreatywnych będziemy różne robić przekierunkowania, ale tutaj akurat to, co będę wybierał, będzie tym samym do tego, co będę wybierał. Wybieram sobie sekcję, popatrzcie, w taki sposób. Zawsze, kiedy ja ścinam grzywkę w salonie mojej klientki, odchylam delikatnie głowę do tyłu. Okay? Wyczesuję włosy w taki sposób. Michał Strzelczyk, gdzie można zamówić koszulę? Nie powiem. Okej, okay, idziemy dalej. Przytrzymuję sobie w palcach i teraz odcinam to samo z jednej, żeby to i to było tym samym. Pracuję tylko i wyłącznie do momentu, gdzie mam naprężenia włosów. I poruszam się dalej. Kolejna część. Możecie oczywiście zrobić w taki sposób, ale możecie też to trzymać w taki sposób. Zobaczcie, też tutaj nożyczki cofam do tyłu. Okay. Mam szerzoną pierwsze pasmo. Jeśli ja wybiorę ten sam podział za każdym razem, a wybierałem go przez przykładanie znalezienia najwyższego punktu na głowie oraz przełożenie i wybranie elementu grzywki, mam pewność, że kiedy przyjdzie do mnie klientka, to ta grzywka będzie bardzo, bardzo zbliżona do tego, co wcześniej. I kolejna sekcja, zobaczcie, w ten sam sposób, przyłożona do podziału kąt 90 stopni między tym a tym. Wyczesuję włosy, przekierunkowuję je z naturalnym, może nie opadaniem, bo naturalne by było tutaj, ale przekierunkowuję i wyczesuję je do sekcji, którą wybrałem i odcinam idealnie, zobaczcie, do pasma, które miałem wcześniej pod spodem. Do tego punktu, tam już nie mam naprężeń w palcach. Ok. I kolejny. Znów przekierunkowanie. Ok. I kolejne. Ania, przybliżysz z góry. Przykładam grzebień, wybieram sekcję. Wyczesuję włosy. Tania Natka, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Macie teraz trochę więcej czasu, to weźcie też, wykorzystajcie go na maksa. Ewa Komar, to pytanie, co wcześniej. Co daje cofanie nożyczek do tyłu? To, co informowałem, włosy nie będą miały, jakbyśmy popatrzyli pod mikroskopem, nie będą miały takich mikronacięć, bo jakbyśmy nacinali włosy, to robią się takie mikrodziury. A dzięki temu, że cofasz nożyczki do tyłu, automatycznie będzie płynna linia co do milimetra. Mikro jakiegoś tam, nie wiem. Okej, okay. I dalej to samo. To już górne warstwy widzę, że nie będę miał co ścinać. I Izabela Pawłowska-Polańska, super pracujesz. Justyna Pleszewska, wreszcie mam czas na oglądanie Cię w dzień. A już jest widno. Widno sobie? Tłumaczyłam Cię ostatnio. Widno to jest... Okej, okay, dobra, dobra, jasne. Dobra. Ja to mam z tym. Dobra, jedziemy dalej. I mamy teraz grzywkę, która jest od krótszej do dłuższej formy. W bardzo fajny taki sposób się układa. Świeci mi tu i dlatego. Układa na jedną ze stron. Okay? Dobrze, teraz tą grzywkę, jeśli będzie chciała Wasza klientka, żeby była lżejsza, wykorzystamy znów, wybierając podziały, które mamy tutaj. Zobaczcie, przytrzymuję sobie palcem i podnoszę do góry. I teraz widzę mój punkt, który był najdłuższy, który opadł, popatrzcie, jego nie będę skracał,
tylko będę w tej przestrzeni idealnie prostopadle do kształtu głowy odcinał tylko element, który tutaj jest cięższy. Dzięki temu uzyskam, oprócz tego, że ona będzie nie skrócona, ale będzie za to jeszcze lekka i nakładała się na tej części. Co teraz będę robił? Katarzyna Dewu, nie jestem fryzjerką, ale świetny sposób, aby samemu się nauczyć ścinać grzywkę. Ostrzygłem sobie pierwszą, dziękuję bardzo, ostrzygłem pierwszą pasmo, odczesuję połowę tego i pasmo numer 2 będzie przyczesowane do pasma numer 1. Podnoszę sobie włosy, wyczesuję, zobaczcie, tu znów mam punkt, który jest tutaj, najdłuższy. Wyczesanie ma być od siebie i znów wycinam. Ok, mam pasmo ostrzyżone, rozczesuję je na pół. To mnie już nie interesuje, biorę kolejną sekcję. I kolejne. Dać tutaj, popatrzcie, mam najdłuższy punkt, który jest tutaj i punkt, który będzie na to upadał. I znów odcinam, wyczesuję włosy od siebie. I w pewnym momencie, jeśli będę chciał, żeby ten ciężar był większy, będę po prostu przekierunkował do ostatnio ostrzyżonego lub wszystkie włosy do jednego punktu. Wszystko w zależności od tego, jaki chcecie efekt uzyskać. Ok, i kolejna sekcja. I znów podnoszę włosy do góry. Zobaczcie, tu mam pasmo, które ze mną wędruje, które jest długością. A tu jest ciężar, który mam do obcięcia. Będę tak pracował w tym przypadku tylko i wyłącznie do mojego pasma środkowego, czyli tu w momencie, kiedy już będę dotykał, czyli to jest moje ostatnie, będę wszystko przekręgował do ostatnio ostrzyżonego. Dzięki temu uzyskam większy ciężar i wydłużenie tych włosów. Ok, i teraz w taki sposób. Tu mam pasmo, widać, nie? To jest stop. Trzymam palce jakby w jednej przestrzeni. Daniel Turza. Nigdy tak fajnie grzywki nie robiłem. Będę teraz pracował z grzywkami tak jak ty. Możesz jak najbardziej tutaj kombinować. Naprawdę, zobaczcie, ta długość, która tutaj jest najdłuższym punktem. Zobaczcie. O, tutaj. Zobacz, Aniu, nie wiem, czy to widać. Podejdę z tym może grubsze pasmo. Zobaczcie, ono nie zostało przeze mnie w ogóle skrócone. Czyli nie stracę jej z długości, a nadal uzyskam tą lekkość włosów. No i zobaczmy teraz na ten kształt. Mam taką lekką, dynamiczną grzywkę, która też w tej przestrzeni będzie się nam automatycznie wydłużała. Ja ją teraz wysuszę. Justyna Ramzi, stara szkoła, strzyżenie to grzywka z półkoła. I Róża Jaskulska, rewelacyjne techniki, Izabela Pawłowska-Polańska, fajna szczotka. Dziękuję bardzo. I teraz zobaczcie kształt, który uzyskaliśmy. To widać też cieniowanie włosów, w jaki sposób się nam nakładają na... Ale jak oczyszczymy te włosy tego punktu, to będzie widać skupienie. Nie wiem, czy to będzie teraz widać tutaj. Tego cieniowania, że jest to przeniesione i automatycznie tutaj jest wydłużenie tych włosów na tej części. Ale dzięki temu mam lekkość i włosy dynamiczne, układające się do boku. Często takie klientki potrzebują takich grzywek, więc... Pięknie, Róża Malinowska. Bardzo dziękuję.
Okej, okay. Czyli popatrzcie, każdą z teraz tych grzywek, które wam pokazałem dzisiaj podczas naszego live'a, możecie robić na różnych długościach. Będziecie mogli sobie wrócić do tych grzywek, na każdej, którą wam pokazałem. Oczywiście mógłbym tu jeszcze powycinać ją krócej, techniki jakieś zmiękczania, czyli też fajną technikę afilacji, że bierzecie sobie zygzaka i wycinacie wszystkie włosy raz w jedną stronę, później bierzecie zygzaka. Barbara Domoń, ekstra. No, tak naprawdę technik jest bardzo dużo. Ja dzisiaj na tym etapie wam pokazałem, ale każdą z grzywek, które robiłem, możecie zrobić bardzo długie, bardzo krótkie lub średniej długości. To od was tak naprawdę zależy, jaką wybierzecie formę, do czego chcecie to uzyskać. Kombinacji macie bardzo dużo, teraz testujcie. No i to zobaczcie na kolejnym live'ie. Jeśli będzie duży odzew, dużo udostępnień, to zrobię jeszcze tego live'a. Dużo serduszek dla mojej żony, to zrobię tego live'a jeszcze w tym tygodniu drugiego. Pokażę wam łatwe techniki, które włosy się fajnie układają, bo mam jeszcze, popatrzcie, moja pani, tutaj modelka, jeszcze jest chętna na szerzenie, trochę włosów ma, to tylko była sama grzywka. Ja wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za poświęcony czas. Trzymajcie się zdrowo, mam nadzieję, że was nic nie dopadnie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Udostępnijcie to i bądźcie z nami. Dziękuję Ani, która była ze mną. Dziękuję. I do zobaczenia. Mam nadzieję, jeśli tylko będzie dużo udostępnień, zrobimy to jeszcze w tym tygodniu. Także do zobaczenia. Pozdrawiam was ciepło z mojego domu, z naszego domu. Także trzymajcie się, pozdrawiamy. Pa.